Cześć. W dzisiejszym ARZE temat nieprzypadkowy, bardzo popularny o tym czasie, a związany z zwalczaniem, skutecznym zwalczaniem chwastów w rzepaku. Zapraszam na materiał. Coraz bardziej popularne siewy bezpośrednie, striptile, uprawa uproszczona bez orki. W takich sytuacjach lepiej sięgnąć po rozwiązania sekwencyjne. Wymieniliśmy 3 strategie. Jaką Ty wybierasz na swoje pole i dlaczego? Koszt niektórych substancji aktywnych, on również bardzo mocno wzrósł. Cena metazachloru to jest 2 razy więcej niż w zeszłym roku. To jest pytanie, które się bardzo często pojawia, szczególnie na plantacjach z uproszczeniami, gdzie samosiewy zbóż często nawet wyprzedzają ten rozwój rzepaku. W ochronie herbicydowej rzepaku możemy wyróżnić kilka scenariuszy. Chciałbym zacząć od tego pierwszego, trzymając się pewnej chronologii, czyli z rozwiązań stricte doglebowych. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, podejmując decyzję i wybierając te rozwiązania? Przede wszystkim na stan gleby w momencie zabiegu, czyli jeżeli mamy długotrwałą suszę, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę właśnie na dobór preparatów, dobór poszczególnych substancji aktywnych, bo jak wiadomo, rozwiązania doglebowe, one potrzebują więcej wilgoci, żeby były skuteczne. Ale uwaga, bardzo ważna rzecz to właściwy dobór substancji aktywnych, dlatego że niektóre substancje będą działały także wówczas, kiedy będzie sucho, czy będą się po prostu w różnym stopniu przemieszczały w glebie w zależności od wilgotności gleby. Presja ze strony chwastów jest wysoka. Rzepak jest taką uprawą, gdzie powinniśmy dążyć do tego, żeby skutecznie zwalczyć wszystkie chwasty. Jest oczywiście kilka takich istotnych, jak oprócz chwastów jednoliściennych, chabry, bodziszki, maki. Jakie rozwiązanie rekomendowałbyś? Czy powinniśmy tutaj zwracać uwagę na te poszczególne chwasty, czy może jest jakieś rozwiązanie, które charakteryzuje się w szerokim spektrum? Jeżeli jesteśmy nastawieni na rozwiązanie typowo doglebowe, to ja bym zwrócił uwagę przede wszystkim na stan, tak jak wcześniej wspomniałem, gleby. Jeżeli mamy trochę wilgoci, ale pogoda jest zmienna, czyli jest sucho, zapowiada się naprawdę dosyć sucho, mamy w tym momencie ponad 30 stopni w plusie. Przy takich warunkach standardowe rozwiązanie doglebowe, no niestety ono może działać, może po prostu być zawodne. I w takiej sytuacji, kiedy ta pogoda jest zmienna, ta wilgoć jest bardzo niepewna, ja bym postawił na kombinację 3 substancji aktywnych, czyli po pierwsze klomazon, który jest relatywnie niedrogi i bardzo skuteczny, chociażby na przytulie, po drugie metazachlor i po trzecie baristo, czyli napropamid. Kombinacja tych 3 substancji aktywnych powoduje, że te poszczególne substancje aktywne w różnym stopniu przemieszczają się w glebie, w różnym stopniu są przez glebę absorbowane, i ta kombinacja jest najmniej niezależna od wilgotności gleby. Czyli inaczej mówiąc, ona będzie skuteczna wówczas, kiedy ta wilgoć będzie, ale nawet jeżeli jej nie będzie, to zwłaszcza napropamid, który będzie się utrzymywał w tej wierzchniej warstwie gleby, on nam będzie bardzo dobrze kontrolował niektóre chwasty, chociażby wspomnianego bodziszka. Czyli potrójne rozwiązanie, które daje nam tą wysoką gwarancję skuteczności takiego rozwiązania doglebowego. Pewnych właściwości biologiczno-chemicznych substancji czynnych nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Zwróciłeś uwagę na te czynniki, które wpływają na skuteczność, jak między innymi uwilgotnienie gleby, ale co wówczas warto, abyśmy wybrali, bądź jaki scenariusz obrali, gdy mamy do czynienia właśnie z tymi trudnymi warunkami, jak i również z coraz to popularniejszymi uproszczeniami,
które przecież też mają znaczenie i wpływ na skuteczność substancji czynnych. Jeżeli warunki są dobre, tak jak na tym polu, mamy pole świeżo uprawione, oczywiście to jest kwestia wilgotności, czy ona jest wysoka, czy jej też nie ma. Natomiast jeżeli mamy warunki naprawdę trudne, mam tu na myśli uproszczenia, coraz bardziej popularne siewy bezpośrednie, striptile, uprawa uproszczona bez orki, w takich sytuacjach lepiej sięgnąć po rozwiązania sekwencyjne, czyli takie, gdzie idzie zabieg doglebowy, ale z góry planujemy też zabieg nalistny. Dobrym przykładem jest to pole sąsiednie, gdzie była tylko i wyłącznie szybka, płytka uprawa, gdzie mamy bardzo dużo resztek pożniwnych. Te resztki pożniwne, one będą nam w sposób naturalny blokowały substancję aktywną, każdą substancję aktywną. I w takich sytuacjach warto właśnie sięgnąć po rozwiązanie doglebowe, ale z góry zaplanować też korektę nalistną. Czyli tu możemy sięgnąć po chociażby ten niezwykle popularny i tani chlomazon, nawet sam chlomazon, czyli samoboa, następnie poprawka takim preparatem jak Major plus Zorro. Dwie silne substancje typowo nalistne. Jeżeli rozłożymy tą ochronę na dwa zabiegi, to mamy taką dużą pewność i gwarancję, że pomimo tego, że ten pierwszy zabieg będzie nie w 100% skuteczny, bo jego rolą nie jest zwalczenie wszystkich chwastów, nie oszukujmy się, sam chlomazon niewiele jest w stanie zrobić, natomiast bardzo mocno opóźni wschody chwastów, wyrówna nam te wschody i tym właściwym zabiegiem składającym się z Majora i Zorro jesteśmy w stanie zwalczyć wszystkie pozostałe chwasty, które będą wschodziły nieco później, właśnie spod tych resztek pożniwnych, spod brył, spod tej słomy. Czyli mamy tutaj omówiony drugi scenariusz. Chciałem jeszcze dopytać o kwestię napropamidu. Czy również warto dodać go do chlomazonu w tym zabiegu doglebowym? Tak, oczywiście. Tu nie ma absolutnie żadnych przeciwwskazań. Baristo, czyli napropamid, on może być stosowany w zasadzie w każdym zabiegu typowo doglebowym. Dlaczego tak ważne jest to baristo, ten napropamid? Otóż on po pierwsze nam podnosi skuteczność na pewno na bodziszka, ale baristo także ma bardzo pozytywny wpływ na ograniczenie ilości nasion, ilości chwastów jednoliściennych. I to tych takich bardzo nietypowych, ale bardzo trudnych do zwalczenia w roślinach następczych, czyli chociażby trawy takie jak stokłosy, życice, wyczyniec, miotła zbożowa, samosiewy zbóż, tych chwastów będzie po prostu znacznie mniej i będzie je znacznie łatwiej skontrolować w roślinie następczej, jeżeli do zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku zastosujemy właśnie w kombinacji napropamid. Abyśmy nie przespali optymalnego momentu wykonania tego zabiegu nalistnego, kiedy powinniśmy wjechać opryskiwaczem, w jakiej fazie rzepaku, bądź w jakiej fazie chwastów? Kierujmy się fazą rzepaku. Tu oczywiście ten rzepak będzie nam wschodził mniej więcej w tym samym okresie co chwasty. Taką optymalną fazą jest faza 3-4 liści rzepaku. Wówczas już będziemy mieć powschodzone chwasty i chwasty będą w niskich fazach rozwojowych, czyli to będzie faza liścieni, faza pierwszej pary liści, czyli idealna faza do zwalczania chwastów dwuliściennych. Przekładanie zabiegu nalistnego na fazy późniejsze rzepaku, czyli 5-6 liści rzepaku, będzie powodowało, że te chwasty będą już bardzo silne, będą przerośnięte, będzie je trudniej zwalczyć. Dwa, będą zabierały znaczną część tych niezwykle drogich w tym roku nawozów, a nie o to nam przecież chodzi. Na chwilę obecną mamy scharakteryzowane dwa scenariusze, doglebowe, doglebowo-nalistne. A jak podejść do rozwiązania stricte nalistnego? Jakie rozwiązanie tutaj możemy zastosować i jak wygląda jego skuteczność? Zawsze preparaty herbicydowe, herbicydy powinny być dobrane do stanu zakwaszczenia na danym polu, do warunków w momencie zabiegu, do warunków także wilgotnościowych, ale i wielkości, ilości chwastów i składu gatunkowego chwastów. Jest naprawdę bardzo dużo takich pól rzepaczanych, gdzie sprawdzi się typowe takie rozwiązanie nalistne, relatywnie niedrogie, oparte o tylko i wyłącznie dwie substancje aktywne. Takie chociażby jak chlopyralid i pikloram, gdzie
Kloperalid to na dzień dzisiejszy naprawdę najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o zwalczenie wszystkich chwastów rumianowatych, chabra buławatka, w tym także chabrów odpornych na przykład na sulfonylomoczniki, ostrożeń, który może mieć po kilka metrów rozłogi, bardzo trudny, uciążliwy chwast, okazuje się, że kloperalid bardzo dobrze sobie z nim radzi. Rozwiązania nalistne, tam gdzie będzie chociażby Zorro, czyli pikloram, to także bardzo dobra skuteczność na chwasty ciepłolubne. Jeżeli mamy rzepak wcześnie siany, są wysokie temperatury, wówczas możemy się spodziewać dużej presji komosy, rdestów, również przytuli oczywiście. I tu pikloram będzie takim bardzo dobrym komponentem do chloperalidu. To połączenie tych dwóch substancji to przede wszystkim wysoka skuteczność, ale także bardzo niskie ryzyko jakichkolwiek przebarwień na rzepaku. To naprawdę bardzo bezpieczne substancje aktywne. O tym, jak bezpieczne są to substancje aktywne, chociażby świadczy ta bardzo niska dawka. Przy Zorro jest to tylko 0,078 litra na hektar, czyli bardzo niska dawka, która nie odkłada się w glebie, nie powoduje żadnego zalegania. Substancja bardzo bezpieczna i dla rośliny uprawnej, dla środowiska, jak i dla gleby. Zadam teraz pytanie do praktyka. Jesteś również praktykiem, borykasz się z problemami chwastów w polach, na polach rzepaku. Wymieniliśmy trzy strategie. Jaką ty wybierasz na swoje pole i dlaczego? W tym roku? W rolnictwie bywa tak, że nie ma jednego idealnego scenariusza na lata, tak? Trzeba wyciągać wnioski i zmieniać czasami podejście, ale tak, w tym roku. Zeszły rok pokazał, że bardzo dobrze sprawdziły się uproszczenia, czyli uprawa bez orki, po gruberze, po głębokiej uprawie, ale bezpłużnej. I ja osobiście w tym roku wybiorę technologię dwuzabiegową, technologię sekwencyjną, gdzie po pierwsze zastosujemy naprawdę tani zabieg klomazonem bezpośrednio po siewie, natomiast później pójdzie poprawka chloperalidem i pikloramem. To są oczywiście dwa zabiegi, ale przy tych uproszczeniach to naprawdę bardzo dobrze wychodzi. Dwa, nie jest to rozwiązanie też z górnej półki, jeżeli chodzi o koszt zabiegu. Doskonale wiemy, że rzepak oczywiście jest droższy w porównaniu z zeszłym rokiem, ale koszt niektórych substancji aktywnych, on również bardzo mocno wzrósł. Cena metazachloru to jest dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Jeżeli mamy możliwość zwalczenia chwastów przy relatywnie niedrogich substancjach aktywnych, a chlomazon, pikloram i chloperalid to substancje, które relatywnie mało podrożały w stosunku do zeszłego roku. I takim moim zdaniem, w moim przekonaniu, oparcie zabiegu herbicydowego o te trzy substancje aktywne to będzie dobre rozwiązanie właśnie na ten sezon. Pochodzę z południa Wielkopolski, tam bardzo często borykamy się z problemem suszy. Czy w takich sytuacjach rezygnować z zabiegu doglebowego, czy no, przymknąć delikatnie na to oko i jednak wjechać z zabiegiem? No cóż, jeżeli pochodzisz z Wielkopolski, to Wielkopolanie też słyną z tego, że starają się bardzo, bardzo racjonalnie wydawać pieniądze. Ja bym osobiście nie rezygnował z zabiegów doglebowych, dlatego że my do końca nie wiemy, jaki będzie przebieg pogody przez najbliższe 2-3 tygodnie. Zabieg doglebowy, jeżeli pozwalają na to warunki i można go wykonać, jak najbardziej bym rekomendował, żeby go wykonać. Natomiast niekoniecznie powinniśmy sięgać po preparaty bardzo drogie, bo przy tych trudnych warunkach często trzeba wykonać korektę. Jeżeli ten zabieg doglebowy pierwszy będzie relatywnie niedrogi, to będzie dosłownie albo sam chlomazon, ewentualnie chlomazon z metazachlorem, to zawsze jeszcze zostaje nam pewien margines bezpieczeństwa takiego kosztowego, aby wykonać później poprawkę nalistną, chociażby używając chloperalidu i pikloramu. Bardzo ważnym takim aspektem związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin jest używanie adiuwantów.
jak tu w tym przypadku wygląda? Również rekomendujesz, również warto stosować? Tak, jak najbardziej. Szczególnie w tych sytuacjach, gdzie mamy trudne warunki. Dodatek adiuwantów, zarówno do zabiegów doglebowych, czyli do tych substancji typowo doglebowych, jak i do zabiegów tych typowo nalistnych, on zawsze nam podniesie skuteczność poprzez właśnie większe pobranie substancji aktywnej przez poszczególne chwasty i przyspieszy także ten zabieg chwastobójczy. Także jak najbardziej adiuwanty myślę, że należałoby stosować, tylko też dobierając odpowiednie adiuwanty, gdyż one są różne w zależności od tego, jaki zabieg wybierzemy. Czyli jeżeli stosujemy preparaty doglebowe, dobierzmy adiuwant do preparatów doglebowych. Jeżeli stosujemy herbicydy nalistne, dobierzmy odpowiedni adiuwant do herbicydów nalistnych. Zastanawiam się, czy w tym dzisiejszym odcinku powinniśmy porozmawiać, być może nawet na samym początku, o wyższości stosowania ochrony herbicydowej jesiennej nad wiosenną. Czy to jest raczej zagadnienie, które już nie funkcjonuje wśród rolników? Można powiedzieć, że ono już nie funkcjonuje, gdyż każdy porządny rolnik rzepak odchwaszcza jesienią. Ilość zabiegów nalistnych to jest naprawdę na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat margines zabiegów herbicydowych w rzepaku. Na wiosnę można jedynie wykonywać korekty po nieskutecznych zabiegach nalistnych. Natomiast ten zabieg typowy herbicydowy w rzepaku ozimym powinien być wykonany zawsze jesienią, wybierając albo ochronę doglebową, albo sekwencyjną, ewentualnie typowo nalistną, ale zawsze ten zabieg powinien być wykonany jesienią. Nie przekładajmy zabiegów na wiosnę, bo najczęściej to się bardzo źle kończy. Na wiosnę mamy z reguły bardzo duże chwasty, rzepak bardzo szybko też rośnie, w związku z tym mamy jak gdyby odmienne warunki do zwalczania chwastów i odmienną fazę wzrostu rzepaku, czyli ten rzepak czasami jest już zbyt duży, żeby zwalczać niektóre chwasty. Powoduje to tylko niepotrzebną fitotoksyczność, przebarwienia, przypalenia. Jest to po prostu takie zło konieczne zabiegi wiosenne. Rozmawiając o zwalczaniu chwastów, nie sposób nie wspomnieć o tych jednoliściennych. Jakie rozwiązanie byś zaproponował i kiedy najszybciej można wykonywać te zabiegi? To jest pytanie, które się bardzo często pojawia, szczególnie na plantacjach z uproszczeniami, gdzie samosiewy zbóż często nawet wyprzedzają ten rozwój rzepaku. No tak, jeżeli mamy uproszczenia i dużo resztek pożniwnych zostaje na powierzchni gleby, tam są również nasiona zbóż i te zboża bardzo szybko będą nam wschodziły. Często wschodzą znacznie szybciej niż rzepak, zwłaszcza przy takich warunkach jak teraz. Ta temperatura powietrza to jest 30 stopni, gleba ma niewiele mniej. Przy tak wysokiej temperaturze te chwasty będą bardzo szybkie i tu należałoby bardzo mocno pilnować właśnie wschodzących samosiewów zbóż, pszenicy, a już zwłaszcza jęczmienia czy żyta i w miarę możliwości jak najszybciej zwalczać samosiewy. Jeżeli mamy uproszczenia, powinniśmy założyć, że niestety przy uproszczeniach nie da się czasami zwalczyć samosiewów zbóż jednym zabiegiem. Często wymagana jest też korekta. I tu jedna bardzo ważna uwaga. Jeżeli mamy uproszczenia i istnieje konieczność wykonania dwóch zabiegów granicowych, sięgajmy po różne substancje aktywne z różnych grup chemicznych. Bardzo powszechna substancja aktywna to jest izalofop, który jest powszechnie używany głównie dlatego, że jest to jedna z najtańszych substancji aktywnych z grupy graminicydów. Bardzo dobra, jeżeli chodzi o samosiewy zbóż. Natomiast jeżeli istnieje konieczność wykonania drugiego zabiegu, na polu pojawiają się też nie tylko samosiewy zbóż, ale inne uciążliwe trawy, chociażby jak wspomniany wyczyniec czy też stokłosy, warto zmienić graminicyd i sięgnąć na przykład po kletodym, który oczywiście jest droższą substancją aktywną. Natomiast jeżeli wykonujemy dwa zabiegi, zmieniajmy grupy chemiczne również w obrębie graminicydów.
to podniesie nam skuteczność zwalczania samosiewów zbóż, ale także tych uciążliwych traw, jednocześnie ograniczy ewentualne ryzyko odporności poszczególnych chwastów jednoliściennych na daną substancję aktywną. Uwzględniając fazę rozwojową rzepaku, kiedy ten zabieg możemy najszybciej wykonać? Ja myślę, że ta pierwsza para liści, już wtedy możemy wykonywać zabiegi hizalofopem. Marcin, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego odcinka i za szereg praktycznych, przydatnych informacji. Dziękuję bardzo. Choć substancji czynnych do zwalczania chwastów w rzepaku nie mamy zbyt wiele, to nie jest to proste zagadnienie. Mamy kilka scenariuszy i nie ma idealnego rozwiązania. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb na danej plantacji. Proszę, piszcie w komentarzach, jakie Wy zazwyczaj stosujecie rozwiązania. Czy doglebowe, czy sekwencyjne. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia.